wiele zmian spotyka nas z zaskoczeniem. Warto dać im się ponieść, bo mogą prowadzić w lepszym kierunku niż początkowo planowaliśmy. Zamierzałam zostać lekarzem, ale dostałam się na Politechnikę Łódzką na kierunek chemia analityczna. Politechnika całkowicie mnie pochłonęła. Zapewniła mi wielokierunkowy rozwój oraz umożliwiła faktyczne zrozumienie praw i zasad fizykochemii oraz ich zastosowań w życiu codziennym. Tak naprawdę dziś nie wyobrażam sobie, żebym mogła skończyć inny kierunek. W trakcie szukania pracy zadzwoniła do mnie rekruterka i powiedziała, że w laboratorium niestety miejsca już nie ma, ale ma wolny wakat na produkcji. Powiedziała: jesteś idealną kandydatką na to stanowisko. Czy jesteś gotowa? Powiedziałam: tak. I zostałam inżynierem Lean Manufacturing. W firmie Corning pracuję od 8 lat. Obecnie już na stanowisku kierowniczym. Moim głównym zadaniem jest utrzymanie ciągłości produkcji przy zapewnieniu optymalnych kosztów. Rozwiązuję także problemy produkcyjne i dbam o ciągłe doskonalenie swojego zespołu. Bezpośrednio podlega mi prawie 30 team liderów, a każdy ma pod swoim nadzorem około 25 monterów. Największą satysfakcję sprawia mi możliwość rozwijania innych. Poprzez rozwój kompetencji podległy mi zespół jest coraz bardziej samodzielny i autonomiczny, a podejmowane decyzje oparte są na faktach i właściwej ocenie ryzyka. Wiedza techniczna, wiedza z zakresu norm, analityczne myślenie. Wszystko to pozwoliło mi szybko wejść w obowiązki inżyniera i sprostać wymaganiom napełnionych stanowisk. Myślę, że w życiu trzeba realizować swoje pasje i być otwartym na zmiany. Bo jak pisał Jackson Brown Jr., okazja tańczy z tymi, którzy są już na parkiecie.